Dzień dobry, witam serdecznie. Malwina Czajka, festiwalka Reakcja. Witam dzisiaj Sebastiana Słonińskiego i Patrycję Muchę. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć. Witam Was serdecznie. Zaraz przejdziemy do tego, skąd tutaj właśnie pomysł, żebyśmy wspólnie porozmawiali. Pewnie troszeczkę opowiemy też o naszej, mam nadzieję, wspólnej historii. Ale dlaczego w ogóle tutaj chciałabym Was wyciągnąć do odpowiedzi? Jestem niesamowicie ciekawa tego, co mi opowiecie. Dlatego, że gdzieś tam właśnie Festiwal Reakcja w tym roku 15. edycję obchodzi, ale też powstał w 2010 roku z myślą o tym, że brakowało nam takiej trochę przestrzeni z Przemkiem Gleisnerem, kiedy studiowaliśmy filmoznawstwo, do tego, żebyśmy mieli okazję do tego, żeby rozmawiać, dyskutować i mieć tą przestrzeń na tą kinofilską rozmowę i mieć tą przestrzeń na to, żeby ta rozmowa była tym głównym motywem, właściwie przewodnim festiwalowym, żebyśmy się czuli właśnie nie tyle może gospodarzami, ale właśnie utożsamiali się z imprezą filmową, bo gdzieś tam nam brakowało tego, żeby impreza filmowa nie tylko była szybkim oglądaniem filmów, czy na przykład szybkim spotkaniem z twórcami, tylko właśnie, żebyśmy mogli nie tylko twórców słuchać, ale także krytyków filmowych, czyli ciebie, Patrycję Mucho, i ciebie, Sebastianie Smoliński, że tak tutaj was wyciągnę od razu w tym kontekście, ale właśnie dla nas to jest niezwykle ważne, żebyśmy właśnie mieli okazję i porozmawiać, ale też posłuchać waszych eksperckich głosów, opowieści o filmach, bo macie niesamowitą wiedzę i rozległą, i bardzo dużo kontekstów z filmów zawsze ciekawych wyciągacie i właściwie to nie możemy się zawsze doczekać tych rozmów, właśnie chociażby w trakcie kamery akcji, ale zawsze tych jeszcze czasów w trakcie roku właściwie brakuje. No ale tutaj już wyszło z tego, że gdzieś tam ten właśnie ta część recepcji filmu i odbioru tego filmu to jest coś, co nas najbardziej interesuje jako Festiwal Kamera Akcja i stąd gdzieś tam też taka chęć tutaj wyciągnięcia Was do odpowiedzi, bo jesteśmy ciekawi, jak to z Waszej strony dzisiaj wygląda po tych naszych 15 latach robienia festiwalu, ale też tego, że gdzieś tam no jesteście właściwie dla nas takimi stałymi bywalcami festiwalu, ale zacznę najpierw nie od wspomnień, ale od pytania o tym, czy dla Was rozmowa o filmie jest równie ważna jak tworzenie filmu. W ogóle nawet często myślę, że ważniejsza. Oczywiście tak powiem specjalnie, żeby też trochę podburzyć, nie? No bo bez filmu by nie było rozmowy, ale jakoś tak wydaje mi się, że jeżeli się nie rozmawia o filmie w ogóle, albo po prostu się go tak przemieli myślowo wyłącznie i to zazwyczaj z krótką datą ważności, albo że po prostu obejrzymy film, a potem pójdziemy sobie zrobić kolację, to ona jakby to ten film nie będzie odżywał. On nie będzie częścią kultury filmowej, on nie będzie częścią życia i nie będzie robił tego, do czego został stworzony, bo jakby to, że my go oglądamy i to, że działa to tylko na jakąś naszą potrzebę doświadczenia opowieści i tego, że coś się dzieje przed naszymi oczyma i nasze oczy to chłoną, no to jest jedna rzecz, tak? Ale że zasadniczo w kinie wiemy, że nie chodzi tylko o obrazy, tylko o to, co one generują w naszych głowach. Znamy te wszystkie zdania o tym, że połowę filmu przynosimy do kina albo że połowę dopowiadamy, kiedy z niego wracamy. I ja w ogóle od jakiegoś czasu mam takie refleksje, że jeszcze nie wiem, 2 lata temu bym powiedziała, że ta rozmowa jest taka super ważna i ona jest bardzo ważna i cały czas zresztą przecież to mówię, ale jednocześnie pewien rodzaj rozmowy, taki, że tak powiem, zwłaszcza w tym środowisku krytyku zaczęło mi to ostatnio dosyć doskwierać, żeby ona jednak była żywa, żeby ona nie była jałowa pod kątem też jakby tego okopywania się w pozycjach, czyli jestem krytykiem filmowym, obejrzę sobie jakiś film i wyjdę albo w jakiejś konkretnej sytuacji branżowej, sytuacji zawodowej i ja teraz najpierw powiem w ogóle o tym, co to wydarzenie dla mnie znaczy, podczas którego ten film obejrzałem, potem powiem, jaki jest mój status jako osoby, która ten film ogląda i to są zazwyczaj jakieś takie 5 szufladek, jakby wiesz, otworzymy, zanim w ogóle dojdziemy do tego, że po prostu była żywa rozmowa o filmie, albo się okopiemy na jakimś stanowisku w rodzaju takich memiarskich typów, czyli tam, nie wiem, Kasia Skorpo, która dostała 2 bilety na festiwal i będzie tak rozmawiać, albo jakiś tam student filmoznawstwa, który obejrzał wszystkie Bergmany w przeciągu miesiąca, nie? I jakby widać te typy w internecie, kto jak chce pozować i na co,
I mnie to troszkę zaczęło frustrować w tym sensie, że zaczęłam jakby przewidywać, co kto może o filmie napisać. I to jest już dla mnie jakieś smutne, bo ja najbardziej lubię takie sytuacje, w których ja się nie mogę, jakby, wiesz, wyspodziewać, jak ta rozmowa się potoczy. I takie rozmowy najbardziej lubię. Takie, w których podchodzimy do rozmowy bez tego, jak my się chcemy prezentować, bez tego, jak powinniśmy o kinie rozmawiać, bez jakichś standardów, bez jakichś ram, raczej spontanicznie, i z takim poczuciem, że nie wychodzimy tu, żeby podbudować ego, albo żeby, nie wiem, być częścią branży, tylko rozmawiać o kinie. Każdy dba o swoje No ego. nie, no super, żeby gra, ale po prostu, wiesz, jak to by się tak nawarstwiło w tych social mediach, to też jest ważne, myślę, w kontekście No, 15-lecia 15 lat Facebooka, temu ale było nie inaczej. było 15 lat po prostu dyskusji na Facebooku, które się ciągną po prostu i tych takich okopów, wiesz, bo to też jest jeszcze taka sytuacja, że ludzie, z którymi, którymi jesteśmy innym w internecie i jakby pewne jakby nasze stanowiska w internecie są zupełnie inne niż te, które prezentujemy, kiedy spotkamy się na żywo. I to wszystko jest takie, wiesz, taki jakiś taki męczący czasem amalgamat, że mi tak po prostu brakuje takiego właśnie zwyczajnego takiego właśnie sprzed 15 lat, wiesz, siedzenia przy filmie i gadania sobie o nim, tak o. Ale długo Znaczy, mówię. żona Aleksy tutaj po prostu monolog. Nie, żartuję, żartuję, ale znaczy ja powiem tylko parę zdań, że to jest jakby super ważne. Ja też miałem kiedyś takie przekonanie, taką myśl, która mi towarzyszy do dzisiaj, to znaczy czytałem stare teksty o filmach, no amerykańskie wiadomo, i w latach 70. sobie pomyślałem, Boże, jak filmowcy mieli, reżyserzy, aktorzy, jak oni mieli szczęście, że wtedy tacy super krytycy pisali o ich filmach i zostaje to wrażenie, ta, nie wiem, recenzja na 10 stron, która jest taka super napisana i możemy do niej wrócić, że te filmy mają takie przedłużone życie. I właśnie to czuć na przykład, jeśli chodzi o recepcję filmów ze streamingów, że można chyba odczuć, rozmawiając z twórcami, ja to czuję czasem, że oni trochę żałują, że w sumie te filmy na streaming wchodzą, przemykają, że ta dyskusja jest mała, że nie ma oficjalnej premiery, że prawda? No oczywiście niektóre filmy są na tyle duże, że jak znachor Netflixowy, że mają jakby, jest jakiś taki buzz wokół nich, ale większość filmów właśnie takich streamingowych gdzieś tam przemyka i że to jest takie trochę smutne, że no nie po to zajmujemy się kreatywnym działaniem, tworzymy rzeczy, żeby nie mieć jakiejś odpowiedzi, reakcji nawet negatywnej, że to jednak potrzebujemy właśnie tak Zwłaszcza, że odeszły te odpowiedzi czasy, jakiejś. kiedy w telewizji czy na streamingach tworzyły osoby, które kształciły się, by robić filmy telewizyjne lub po prostu na streamingi, tylko mamy naprawdę autorów przez wielkie A, którzy mają premiery swoich filmów na streamingach. I rzeczywiście to jest trochę smutne, że przemykają, że niektóre po prostu zupełnie nie dostają żadnej debaty, żadnej dyskusji. No, też nie wszystkie, tak? Niektóre są po prostu świetnie i nie warto o nich rozmawiać, ale nie pomyślałam też o tym, więc fair No point. nie ma tych sieci zależności właśnie takich jakby gdzieś tam tego, że jak jest premiera w kinie, no to trzeba w takim razie uruchomić recenzję tutaj PR-owcy dystrybucyjni, tak wszystkiego jakby tutaj działają i tworzą, tylko gdzieś tam to się w inny sposób już dzieje i to przyzwyczajenie do tego, że tych recenzji można tysiące na przykład poczytać, już trochę ich nie ma, czy posłuchać. No dobrze, no to jeżeli już zaczęliśmy właśnie od tego, że kiedyś to nie było, a dzisiaj to jest, to właśnie gdzieś tam jakieś takie wydarzenia, a może po prostu jakby elementy w tych ostatnich 15 latach według Was, jakieś takie punkty właśnie zwrotne, ale też może nie tylko punkty, czyli takie konkretne wydarzenia, a może konkretne wydarzenia, a może po prostu rzeczy, które się zmieniły według Was przez te ostatnie 15 lat w krytyce filmowej. Mogę zacząć? No tak. Może ja zacznę, że tak, no 15 lat temu, jak przyjeżdżałem na pierwsze edycje, naprawdę to, co było uderzające, to że to był taki świat redakcji, że jednak rozmawiało się. Pamiętam, że był panel z Michałem o przyszłości krytyki w internecie, i to było takie coś takiego, no, że jest internet, ktoś tam pisze jakieś takie amatorskie rzeczy, no, czy to wpłynie na redakcję? No, pewnie tak sobie, nie? 15 lat później po prostu już nie ma tego świata poprzedniego, pisma pozamykane albo biedujące. No i właśnie, ale nie jest dla mnie największą zmianą to, że są na przykład blogerzy, tylko tak sobie pomyślałem o tym pytaniu, bo akurat to pytanie znaliśmy wcześniej, że rozrost takich kolektywów redakcyjnych jest dla mnie jakimś super ciekawym zjawiskiem. Tak, wiadomo, że oczywiście indywidualne marki
To jest też bardzo ważne i to jest bardzo też przy tych największych markach generuje też zarobki i tak dalej, ale właśnie takie kolektywy redakcyjne, jak Pełna Sala, Filmawka, nie wiem, Final Girls, że ludzie się jakby zrzeszają poza tym systemem z cyklu miesięcznik kino, żeby robić jakieś filmowe rzeczy kreatywne na przecięciu social mediów, pisania, nagrywania. To mi się wydaje jakimś takim fenomenem, na przykład w moim pokoleniu nieobecnym. W sensie, mówię, 30-parolatkowie takich rzeczy nie robili po prostu. No dla mnie dwie rzeczy. Na pewno zwrotku takiej bardzo empirycznej krytyce zorientowanej na sprawozdanie z tego, co ja czuję. Czyli jakby nie taka racjonalizacja emocji i jakby poparta argumentami z zakresu warsztatu filmowego, czyli tam dobre, złe, poprawny, niepoprawny, błąd, niebłąd i jakaś interpretacja, która oczywiście jest zawsze i to zawsze jest subiektywne, tylko takie pisanie, które stawia mnie jako odbiorcę, jako punkt wyjścia i mój proces myślowy jako nadrzędną oś tekstu. To wydaje mi się, to nastąpiło. Widać bardzo mocno autorów, nie w ich języku, tylko właśnie ich charakter, widać po prostu jako, tym, jakimi są osobami, widać w ich tekstach, co ich jara. O czym piszą i bardzo wyraźnie jakby jest napisane, dajmy na to, pamiętam bardzo wyraźnie pierwszy tekst Igora Kierkosza, jaki przeczytałam, czyli właśnie tekst o dyskorolkach, czyli że właśnie ja wiem, że on nie tylko lubi to kino, ale właśnie dlaczego on lubi to kino jaką jest osobą. Poznałam go trochę bardziej jako osobę przez ten tekst, więc to mi się wydaje jedna z ważniejszych rzeczy, taka krytyka, która jest bardzo mocno osadzona w ego. A druga rzecz to takie wpisanie, chyba z drugiego bieguna, wpisanie z kolei krytyki filmowej w rozmaite dyskursy polityki. To znaczy, że kiedyś można było napisać recenzję, nie odwoływać się do jakichś takich spraw wagi państwowej, społecznej, polityk tożsamościowych itd. Dzisiaj jest tak, że jeżeli jest film, który te wątki porusza i to ominięcie takiego wątku i ustosunkowanie się wobec niego, nie ustosunkowanie się wobec niego jest jakimś grzechem takim krytycznym, nie? To znaczy, że trzeba te wątki podejmować. Bardzo często widać polityczną orientację, czy społeczną orientację, czy jakieś takie osoby piszącej, tak? To znaczy, jak ona się opowiada wobec problemów, które oczywiście wpływają na świat kina, ale nie są bezpośrednio często na przykład wyrażane w kinie. Czyli to, że właśnie przepisujemy, czy film jest feministyczny, czy nie jest feministyczny, czy ma jest lewicowy, czy bardziej prawicowy, czy jest liberalny, jaką politykę wyraża i bardzo często filmy, które jakby nie muszą być przez tę optykę opisywane, czy analizowane, czy właśnie krytykowane, są wpisywane w to, tak? Więc jakby wchodzimy, optyka kapitalistyczna właśnie, optyka polityki tożsamości i jakby optyka, no bardzo dużo. 15. Mi się wydaje, że to się, ja nie mówię, że tego nie było w ogóle, tylko wydaje mi się, że to się bardzo wzmocniło, to znaczy, że na te rzeczy są położone akcenty i mało tego, ze względu na te rzeczy jest często ocena. Czyli mamy tą ocenę, która jest podbita przez to, czy film jest słuszny, czy nie jest słuszny. I oczywiście to nie jest tak w taki uproszczony sposób, jak ja mówię, tak? Jakby wydawane przez osoby piszące, czy nie tylko piszące, bo to jest chyba ta trzecia zmiana, czyli że dużo więcej osób 15 lat temu jeszcze pisało. A dziś już coraz więcej osób tworzy zupełnie innego rodzaju treści internetowe. I tutaj pozdrawiam też Kaję Klimek, która w tym roku zdobyła Nagrodę PiSW w kategorii krytyka filmowa, a ona już też od dawna raczej nie pisze, tylko właśnie spełnia się w innych formach krytycznych, w tym na YouTubie i tworząc jakieś podcasty i inne materiały bardzo aktywnie też w social mediach działającej. Więc to też się zmieniło. A powiedzcie mi w takim razie, jak jestem bardzo ciekawa, właściwie, bo tutaj Sebastian wyciągnął temat tego, że w życiu byśmy nie pomyśleli przy pierwszych edycjach, że gdzieś tam ten świat właśnie internetowy taki będzie, jaki się teraz wydarzył, że trudno nam było po prostu to przewidzieć, właściwie, wydaje mi się. No ale to spróbujmy w takim razie, jakby przenieść się w przyszłość, jakbyście wy zdiagnozowali, co przez te 15 lat może się wydarzyć, jak przyjedziecie na 30. edycję Kamery Akcji, to jak ten świat krytyki filmowej według Was będzie wyglądać? Wiesz co, ja myślę sobie, że pewnie wynajdywałabym, nie mogę powiedzieć jakichś konkretów, ale to, że od kilku lat, myślę od dekady, mamy to, o czym, co jest głosem tego, o czym Sebastian wspomniałeś, czyli
usuwania redakcji, skracania tekstów, tego, że ciągle mówiliśmy o tym, że teksty muszą być krótkie, krótkie akapity, co jest wynikiem też właśnie tej kurczącego się miejsca na papierze, ale tak naprawdę internet wcale tutaj nie jest jakoś odmienny, to znaczy też uprzywilejowuje raczej krótkie formy, więc pewnie rozwój tego, ale z drugiej strony jakby mamy backlash jakiś, który się jakby tworzył w reakcji na te procesy, czyli na przykład uprzywilejowanie podcastów. Właśnie nie takich 15-minutowych, 20-minutowych, tylko właśnie podcasty filmowe mają tendencję do tego, żeby były odcinki, które są godzinne, 1,5 godziny, 2 godziny. I nic dziwnego, że też taką popularnością się cieszą i za granicą, i w Polsce te podcasty, które właśnie omawiają te naprawdę, kurde, szczegół po szczególe film, czyli właśnie zupełną odwrotność tego, co proponuje nam dominująca kultura. I wydaje mi się, że jakby to jest taka mechanika, w której do czegoś dążymy, ale kultura z jakiegoś powodu odbija i proponuje coś zupełnie innego, tego możemy trochę obserwować. Jakiś czas temu też przeczytałam taki summary, taką pigułkę z raportu dotyczącego właśnie odbioru YouTube'a, że znowu kiedyś było krótkie filmiki, oglądamy wszystko na telefonach, czy tam w samolocie albo coś, ale okazuje się, że teraz jest znowu inaczej. To znaczy, że ludzie bardzo lubią oglądać YouTube'a na telewizorze. I znowu mamy powrót telewizora jako ważnego mebla w domu. Im większy ekran, tym lepszy. I że lubią oglądać te filmy na telewizorze i najlepiej niech one mają pół godziny, 40 minut. Nie? Kto to widział w ogóle takie filmiki na YouTube jakiś czas temu? A dzisiaj po prostu rozwijają się właśnie nie? Takie, które dogłębnie analizują bardzo różne rzeczy. To rzeczy, które możesz wyrzucić już dzisiaj ze swojego domu, żeby przestał być taki zagrocony, nie? Jakby jest to wyliczanka. Więc wydaje mi się to ciekawe, że ta mechanika, która pokazuje nam, a już wszystko teraz idzie w złą stronę albo w jakąś tam stronę, a tu się okazuje, że jest odbicie piłeczki. Ja obstawiam z kolei, że będzie jeszcze większe rozbicie, takie grupy równoległe, małe środowiska, grupy pasjonatów, nie za duże, że ten środek będzie dalej tak zanikał, co wcale nie jest złe w sumie, nie? No bo jak sobie pomyślę, czy rozdzierał szaty dla filmu, do którego pisałem do końca, jak go zamknęli w 2013, to akurat przez rok, więc jakby bliska mi rzecz i super i w ogóle, ale czy bym na przykład darł dzisiaj szaty dla filmu, nie? Czyli takiego recenzje średniej długości, artykuły takie popularyzatorskie, jakby, no nie, czy warto strzępić papier dla tych treści, które dzisiaj już się przyniosły, więc może nie, może to dobrze, ale właśnie tak widzę, że po prostu się, nie wiem, Łukasz Mańkowski, pasjonaci kina azjatyckiego, prawda? Specjaliści od kina polskiego. Kiedyś to jednak trochę inaczej było. Mam wrażenie, można było ogarnąć tą całość tej rzeczywistości, przynajmniej taka była ułuda. A dzisiaj mam wrażenie, że właśnie to, co Patrycja mówi, to jest chyba część tego, że właśnie będą pasjonaci, którzy na przykład wysłuchają 3-godzinny podcast o czymś, bo ich ten temat super pasjonuje. Czy to będzie taki mainstream, że to trafi do wielu odbiorców? Pewnie nie, ale może do tych 100, 50 czy 1000 trafi. I właśnie mam wrażenie, że to będzie trochę w tą stronę szło, bo w miarę jak jakby odpływają takie standardowe sposoby finansowania, właśnie jak, nie wiem, standardowe honorarium za coś, to mam wrażenie, że to będzie coraz bardziej taka robota szlachetna, fanowsko-hobbystyczna, może na jakimś przecięciu, nie wiem, akademii, ale chyba trochę w to sam nie wierzę. No ale że po prostu będzie coraz więcej tych środowisk, bo ludzie mają wielką potrzebę, żeby się dzielić swoimi przemyśleniami, żeby dzielić się swoimi wrażeniami, tworzyć. Potrzeba kreatywna po prostu stoi za krytyką, uważam. Nie, koniecznie potrzeba krytyczna, tak? Bo skrytykować można wystawiając oceny po prostu na Filmwebie, a jakby to, że tego jest tak dużo, że się tego tyle pisze, robi się różne środowiska, oznacza, że jakaś potrzeba, żeby to robić i myślę, że to będzie szło dalej w tym kierunku, tylko że no, to centrum będzie gasło, tak? Nie będzie jakiejś jednej grupy osób, która zawsze ogląda ten program telewizyjny, filmowy, jak nie wiem, kiedyś może no, Grażyny Torbickiej był popularny, tak? Kocham kin. No to był popularny program, może młodzi ludzie tego nie oglądali, ale reszta oglądała, tak? Mam wrażenie, że to już zanika totalnie. No i tutaj też wchodzi cała ta kwestia dostępności, dosyć banalny temat, ale jednak jeszcze 15 lat temu nie można było sobie
wspaniałej jakości 4K, obejrzeć jakiegoś meksykańskiego filmu i jakiegoś, nie wiem, w ogóle filmografii całego meksykańskiego twórcy, Wciąż obejrzeć to jest i trudne. to jest wciąż trudne, Legalne. jest już Niełatwe dużo, prawo. łatwe, no, ale wiadomo, że jakby to, bo kinofile nie działają na legalnych ścieżkach, ale to mi się też wydaje ciekawe, że oczywiście nie tylko to są te kwestie dostępności pod kątem tej kultury, którą zawsze uważaliśmy za wysoką, czyli nie wiem, jakiś Oliveira, który jest autorem, ale my nie możemy go obejrzeć, tylko że oczywiście kiedyś krytyk by się nie pochylił na poważnie nad jakimś twórcą kina klasy B, czy jakimś po prostu twórcą gatunkowym, a dzisiaj są na przykład całe podcasty, tak jak Kobiety i Gatunki, albo stare odcinki Doroty Jędrzejewskiej-Szpak, specjalnie wspominam o niej, bo po prostu są wspaniałe, i które po prostu pochyla się nad takimi fenomenami, nad którymi, nie wiem, szacowni krytycy, krytyczki piszący dla, nie wiem, kina, by się w życiu nie pochylili, bo to nie było, jakby nie było na to czasu, to nawet nie, żeby nie było godne, no nie było na to czasu, więc trzeba było zrecenzować, nie wiem, Nowych Dordenus, a i to było ważniejsze, i obejrzenie tych wszystkich autorów koreańskich, niż właśnie na przykład zajawka na jakąś twórczynię, która po prostu tworzyła na marginesie. Jak się nazywała ta twórczyni, którą żeśmy na Octopusie oglądali? Doris Wishman. Doris Wishman na przykład, o proszę bardzo. I takie zajawki to jest też coś, co wydaje mi się w ostatniej dekadzie się pojawiło. No faktycznie, to też jest. Myślę, że znam już odpowiedź na to pytanie, ale niech będzie, żeby jeszcze raz zadam, bo tutaj takie znaki i sygnały od Was wypłynęły. Jeżeli chodzi o formę krytyki, jaka jest taka właśnie Wasza ulubiona forma krytyki filmowej, która gdzieś tam Was no, cieszy, może tak. No, to stare jak świat pytanie. Nie mówię, że złe, nie mówię, że ten, ale zawsze odpowiadam, że czytanie, pisanie, ale to się trochę zmieniło, szczerze mówiąc, przez ostatnie parę lat. Po festiwalu Timeless, który jakby bardziej mi dał taką satysfakcję z wykonanej pracy niż pisanie, przynajmniej przez ostatnie lata, poczułem, że jakby też mnie ciągnie w stronę tych innych form działalności z historią kina, z kinem, opieką kuratorską nad kinem, że to też jest fantastyczna, fantastyczna robota i nawet tak myślę sobie, że tak, że to też jest super, więc no, najwięcej wciąż czytam o kinie, ale też dużo słucham. Książek na przykład słucham, to niby też książka, ale w sumie słucham. Bardzo lubię wideoeseje. Uważam, że to są naprawdę jakby równorzędne sztuki, chociaż no, pewnie pisanie pozostanie mi najbliższe. Dla mnie chyba czytanie dobrego tekstu jest do tej pory chyba największą przyjemnością, ale bardzo lubię też słuchać podcasty, które mają strukturę inną niż dwie osoby rozmawiają przed mikrofonem. Wiem, że dużo osób lubi taką formę, lubi tą dynamikę, no zwłaszcza kiedy prowadzący jakoś wchodzą ze sobą w jakiś fajny dialog. Natomiast ja właśnie lubię, dlatego wspomniałam o podcastach Doroty, bo one właśnie taką formę mają. No i mój ukochany podcast zgrana jak stara płyta jestem, You Must Remember This, który jest po prostu wspaniałą opowieścią. Ja lubię te dobrze skrojone opowieści. Jakbym książkę czytała, tylko właśnie z jakimś charakterem, podbitą pieczątką. A to przemyślany tekst, jakby jest podstawą tutaj. Tak, oczywiście, więc być może to jest dokładnie kontynuacja tego, co ja lubię, tylko fajnie, że mogę to na uszach mieć i na przykład chodzić po parku. Ale generalnie taka właśnie analityczna, nie szybka, nie gwiazdkowanie, tylko gdzieś tam właśnie bardzo pogłębiona wypowiedź tak naprawdę o filmie. To jest coś, co gdzieś tam tutaj Jak totalnie. tak, ale jak Piotr Mirski walnie takie cztery zdania na Facebooku, jakieś takie jak bomba, to też robi wrażenie i daje przyjemność. Czyli też to też znowu przyciąga, ale to też mam wrażenie, że jesteśmy też różnie, być może właśnie gdzieś tam podobnie, fanami takich konkretnych osób, które wiemy, że po prostu w tych czterech zdaniach potrafią powiedzieć wszystko, ale niekoniecznie to jest tak, że zawsze musimy się z nimi zgadzać, ale jest to dla nas fajna przyjemność, jak możemy skonfrontować to, co widzieliśmy z tym, kto tutaj, jak to ubrał w tak krótką formę, wydaje mi się. No dobrze, a powiedzcie, w takim razie trochę odejdę od krytyki na chwileczkę, ale właśnie przejdę do tego jakiegoś takiego drugiego ważnego, wydaje mi się, pytania odnośnie właśnie tego, co na Kamerze Akcji staramy się propagować i promować, czyli ta branża filmowa, która
nie tylko jest branżą w kontekście klasycznego myślenia, czyli spotkania z reżyserem, autorem zdjęć i aktorem, lub ewentualnie jeszcze producentem, tylko gdzieś tam branża to dla nas takie sieć zależności, powiązań, też dystrybutorzy, organizatorzy festiwali, też właśnie programowanie, kuratorowanie, o którym mówiłeś, Sebastian, i tak cały czas gdzieś tam te elementy, to jest gdzieś tam taka no, dosyć pogłębiona zależność, właśnie taki łańcuch gdzieś tam różnych zależności. I jestem ciekawa, jak wy widzicie te ostatnie 15 właśnie lat, niech będzie od tego 2010, trzymajmy się tej 15. Jak to dla was to wygląda, co tutaj w tej naszej polskiej branży według was się zmieniło? No, w polskiej to nawet trudno mi powiedzieć, mam wrażenie, że po prostu do nas dochodzi już pokłosie tego, co dzieje się po prostu na świecie, więc oczywiście cała streamingizacja produkcji i to, co oglądamy, jak oglądamy, o czym Sebastian już wspomniał, myślę, to jest pierwsza. Oczywiście sztuczna inteligencja, o której jeszcze nie wiemy, co zrobi, ale wiemy, że już robi. I to już to jest duża sprawa oczywiście. Tantiemy, czyli prawa autorskie też i w ogóle zawiłości wynikające z tego, jak tutaj wygląda sprawa na przecięciu sztuczna inteligencja i streamingi i autorzy i twórcy i tak dalej, i podział w ogóle potem już wewnętrzny tych wszystkich kosztów. A myślę, że dla mnie też bardzo ciekawą obserwacją jest odejście od kina artystycznego w stronę kina gatunkowego. I to jest taka dużo powiedziane i grubą nicią szyte, ale już się wytłumaczę, o co mi chodzi. To znaczy, mam wrażenie, że jeszcze paręnaście lat temu, jak Rafał Syska pisał neomodernizm, swoją książkę, Wielką Cegłę, to wtedy to było it, nie? Jakby to wtedy ludzie oglądali i tak też się tworzyło. I to nie mówię tego, żeby powiedzieć, że teraz się tak w ogóle nie tworzy, nie. Ale że dużo filmów z rodzaju kina artystycznego to są filmy, które w jakiś tam sposób jednak nie idą w tropy agatunkowe kina slow, czyli nie wiem, jakieś czarno-białe zdjęcia, długie ujęcia, tego, z czego znani bylibyśmy na nowych horyzontach, tylko właśnie na przykład zgarniają Złote Palmy takie filmy jak Titan, albo na przykład Wielką Karierę robi Substancja. To jest dla mnie bardzo znaczące. Zaczynamy kino artystyczne postrzegać w trochę inny sposób, że szukamy innej drogi niż tylko poważne tematy, smutni ludzie, długie ujęcia, egzystencjalne rozterki i tak dalej, i tak dalej. To dla mnie jeden wątek jest taki tutaj, oczywiście jest tysiąc, ale reakcja ludzi, nas wszystkich, i użytkowników, i twórców na po prostu przesycenie, na ten nadmiar, bo mam wrażenie, że właśnie ten neomodernizm wspomniany już wtedy był pisany z myślą, że to kino oferuje pewien odpoczynek od przesytu, ale dzisiaj mamy to też na poziomie po prostu tak zwanego zwyczajnego widza. I znów tutaj jakby, nie wiem, to jak się nachodzi, na przykład to jak nam nachodzi na siebie program współczesny, znaczy premiery w kinach z filmami starszymi, które wracają do kin i coraz więcej kin je bierze. I to jest z jednej strony, to jest po prostu też wzorzec zachodni, w sensie no, w Londynie, nie wiem, w Nowym Jorku, Paryżu to jest standard, że tych retrospektyw czy jubileuszowych pokazów jest więcej i jakby, że kino nie jest tylko po to, żeby nowe premiery pokazywać, ale to też jest właśnie reakcja na to, że już jest za dużo, że czasem wolimy wrócić do czegoś, co już znamy, no bo jaka jest szansa, że ten nowy thriller Netflixa będzie naprawdę satysfakcjonujący, tak? No może chcę mieć taki luźny wieczór i mi nie zależy, ale na przykład jak mam wieczór i chcę sobie zobaczyć coś dobrego, no to już muszę ostrożnie wybierać. I w tym sensie to raz, że zmiana repertuaru właśnie, że ten historia kina jakoś tak wraca w bardzo fajne sposoby. No oczywiście mówię to w kontekście naszego festiwalu, który zrobiliśmy, ale nie tylko, tak? Znaczy to dużo więcej zjawisk. No i w związku z tym jakaś taka nadzieja chyba dla nas w tej branży, czyli to, że potrzebni są fajni ludzie, żeby ci opowiadać o tym. Opowiadać, pisać, wybierać, że jakby ktoś, kto rzeczywiście naoglądał się, naczytał, ma pasję do tego i po prostu może się nią dzielić. I też mam wrażenie, że 15 lat temu było troszkę inaczej. Oczywiście była ta funkcja kuratora jest stara jak świat, ale tutaj po prostu chodzi o to właśnie, że nasi ulubieni ludzie z internetu nam po prostu powiedzą, co im się podoba, na coś zwrócą uwagę, co byśmy ominęli i to jest jakaś taka nadzieja na jakościowe działanie właśnie w social mediach, zarazem jakoś wychodzenie z tego gąszczu propozycji.
Myślę, że to fajnie, jakby to się rozwijało i właśnie rzeczywiście była taka bliska więź między odbiorcami krytyki czy dziennikarstwa kulturalnego, a właśnie samymi tymi osobami tworzącymi te treści. Chwilę zmienię bieg i jeszcze powiem oczywiście o bardzo ważnej rzeczy, czyli o płciowieniu branży, w tym sensie, że zaczęliśmy dostrzegać, i to jest oczywiście pokłosie MeToo, zaczęliśmy dostrzegać nierówności, niedysproporcje, kto gdzie, za co odpowiada, ile ma władzy i dlatego też zaczęliśmy mieć coraz więcej premier filmowych w Polsce także, które są reżyserami kobiet. To jest bardzo ciekawe, tutaj krótka anegdota, mamy książeczkę 100 najważniejszych filmów, 1000 najważniejszych filmów. Tam jest może Lewandowskiego, zdaje się, dobrze mówię. Opisy są bardzo króciutkie. I tam jest dosłownie chyba 4 filmy kobiet, nie? I jakby miałam sobie takie, że kurde, jesteśmy w latach 80., już te filmy były, 90., ale ja mówię nawet, że jak dochodziłam, jeszcze nie skończyłam tej książeczki i mówię sobie, przyglądać, i mówię sobie, jestem w latach 80., już było to i to i to i tamto. I jeszcze rozumiem, że w latach 60. tego było mało, ale no, kurde, potem już tworzyły. Dzisiaj już by coś takiego nie przeszło, tak? Jakby dzisiaj musimy szukać, musimy zgłębiać, musimy sprawdzać, czy jest ktoś, o kim zapomnieliśmy, a warto uwzględnić. I zresztą w branży jest tak samo, myślimy już o parytetach, myślimy o tym, żeby w różnych na przykład komisjach przyznających granty, czy żeby w różnych jury, żeby w różnych miejscach po prostu były kobiety. I myślę, że to jest bardzo ważna zmiana i też ważna po prostu dla mnie, bo nawet jak się przejrzy właśnie kino czy jakieś magazyny stare, to tych kobiet tam piszących czy mówiących o kinie było kiedyś. To może w takim razie zostając przy tym polskim, bo jestem ciekawa tutaj w takim razie, jakbyś miała, może ty, Patrycja, właśnie nawiązując do tego, co powiedziałaś, więc liczę chyba na jakieś tutaj wymienienie tytułu kobiecej reżyserski być może, ale może to za duża sugestia. I według was, jaki polski film powinien znać każdy z ostatnich 15 lat? Dla mnie to są dwa tytuły. Wszystkie nieprzespane noce Marczaka i Ostatnia rodzina Matuszyńskiego. I myślę, że no, przykro mi, że akurat dwa męskie filmy, ale to są dla mnie, Wiesz co? no, najlepsze filmy ostatnich 15 lat. I myślę, że no, pewnie długo się jeszcze nic nie zmieni, bo po prostu w ostatnich kilku latach nie obejrzałam nic, co choćby się zbliżyło, myślę, Boże. do tych filmów, ale. Słuchajcie, filmowcy, muszę zadowolić Patrycję Buchę. Jeszcze pamiętam, że Mateusz Żebrowski z kanału Judyta wraz z Martą Chylińską. dokładnie Martą Helińską zorganizowali ten plebiscyt na najważniejsze, tak jest, na plebiscyt na najlepsze filmy po 1989 roku. I myślę, że warto, jeżeli chce o polskim kinie sobie poczytać, zobaczyć, co właśnie polska krytyka kocha, bo tam 100 osób aż powiedziało, jakie są ich ulubione filmy. Tak, 100 osób to było? Ponad 100 Wow. osób, tak. No, to jest ciekawe, no rzeczywiście. Tak, myślę sobie teraz też o tych nieobejrzanych polskich filmach z żonem przez ostatnie 15 lat, bo śledzimy dosyć na bieżąco, śledzę na bieżąco, ale wiadomo, trochę umyka. Oczywiście się zgadzam co do Ostatniej rodziny, dlatego jesteśmy małżeństwem. Znaczy, nie chcemy takiej rodziny budować, jaka tam jest, oczywiście, żeby nie było. Chociaż no, Tomek Beksiński, no to my widzimy trochę Stomka w naszym kocie, no ale między nami. Natomiast drugi film to może tak przewrotnie Córki Dancingu, bo oczywiście uwielbiam też Wszystkie Nieprzespane Noce, ale mam wrażenie, że właśnie Córki Dancingu, z racji tego, że pokazują też jakąś bardzo no właśnie kobiecą wersję kina i w ogóle fenomen Agnieszki Smoczyńskiej, to jest jakieś takie coś zupełnie nieporównywalnego. Może no nie będę ryzykował, ale nie wiem, może od czasów Hasa. Nie wiem, nie było takich wizji jak w jej filmach niektórych, więc no właśnie Silent Twins też, Fuga. No, więc może Agnieszka Smoczyńska byłaby taką tutaj dla mnie fenomenem ostatniego Popsuję. piętnastki. Ulubiona Dziękuję. wersja. Super, no ale to też jest kwestia taka ciekawa, która mi tutaj wyciągnęła się znowu z Waszych wypowiedzi. Troszeczkę to leciutko w jednym zdaniu chciałabym podsumować, że i Dorota Andrzejewska Szpak, i drugi seans, i właśnie jakieś rzeczy, które gdzieś tam pogłębione się dzieją i są robione, to często są robione dzięki gdzieś tam takim dofinansowaniom, jak stypendia, granty, jak takie możliwości, w stylu chociażby Patronite. To są te takie fenomeny, które gdzieś tam pozwalają właśnie mieć ten czas i tą przestrzeń, bo właśnie już nie to, co mówiliście, już nie redakcje, już nie wielkie telewizje, tylko właśnie gdzieś tam ta przestrzeń troszeczkę inaczej
trzeba zaplanować budżet, czy gdzieś tam poszukać tego budżetu, żeby móc robić rzeczy takie właśnie gdzieś tam pogłębione, analityczne, bo to są przecież niesamowicie ważne perełki, ale właśnie trzeba troszeczkę w inny sposób. To nie jest nic złego, ale właśnie jest to też ważne, że wydaje mi się, jest to też ważne, żeby mówić o tym, że są takie opcje, że trzeba z nich korzystać, że trzeba próbować właśnie nie tyle jakby gdzieś tam się no właśnie smucić, że jesteśmy w takim świecie, jakim jesteśmy, tylko właśnie w inny sposób gdzieś tam mieć możliwość pogłębionego działania, no bo nie każdy właśnie gdzieś tam jest przy akademii na przykład, tak? Tak. I może sobie na to pozwolić. Tak, to jest super ciekawe. No, ja myślę, że no jesteśmy trochę, w sensie, nie wiem, krytycy po 30, czyli jeszcze chowani w tym modelu redakcji i konkursu mentraka, jakby jesteśmy trochę jak taki samochód, któremu podwozie poszło, nie? I tylko tak sobie płyniemy mentalnie, no bo jesteśmy tylko ludźmi, ale tak, zgadzam się, że właśnie jakby tą zmianę trzeba się z nią jakoś pogodzić, no bo jednak spędzenie połowy życia na narzekaniu, że to nie jest dobrze płatna praca, trochę szkoda życia. No oczywiście, że to nie jest dobrze płatna praca, ale jakby no życie ma się jedno, no jakby nie wiem, może to jest takie dosyć banalne, może neoliberalne, nie wiem, ale no wiemy jak jest, więc ważne jest to, co mówisz. My też kilka razy z takich, no ja w sumie dużą część życia korzystałem z jakichś takich około akademickich grantów. Właśnie dzięki temu byłem wiele razy w Stanach i nie stać by mi było na te podróże. Patrycja zrobiła swój chyba najfajniejszy projekt dzięki grantowi ministerstwa, czyli na wyrywki. Więc tak, jasne, tylko właśnie to jest takie mało intuicyjne, bo chcielibyśmy wciąż tak mentalnie, mam wrażenie, po prostu, żeby były te dobrze płatne teksty i BAP, tak, te bogate redakcje, ale to, no, to jest myślenie życzeniowe, no. Niektóre redakcje mają kasę, ale wiadomo, większość po prostu nie ma albo nie chce przeznaczyć, tak. Taka tajemnica Poliszynela, no to że te największe media płacą najsłabiej czasem, tak, w rodzaju portali. Nie znam szczegółów, bo na przykład z Interią nie współpracowałem, czy z Wirtualną Polską, ale właśnie tego typu giganci paradoksalnie płacą najtaniej, najsłabiej. Warto o tym mówić też właśnie, więc super, Tak. że gdzieś tam nam to wypłynęło. To ja troszeczkę tak jeszcze dopytam Was o właściwie taką no, Waszą początkową przeszłość. Czy pamiętacie jakiś, znaczy który film Wam jakby zapamiętaliście, który zobaczyliście w kinie? Czyli taki pierwszy seans w kinie, ale właśnie taki no, świadomy powiedzmy, w którym wiecie. Zacząć, bo ja muszę pomyśleć. Jeju, no, chyba taki pierwszy świadomy, ale nie wiem, zastanawiałem się nad tym wielokrotnie. Taka animacja Nowe Szaty Króla. Życie może Tak. chyba Disneya, nie? Jeszcze rysunkowa. Pamiętam ten seans, a taki bardzo przeżyty pierwszy, no to Drużyna Pierścienia. No, bo miałem 9 lat, czy tam tak. Ale wcześniejsze na pewno pamiętam. Tylko że te były takie dla mnie formacyjne, te dwa. Ta animacja i właśnie Władca Pierścieni. Ja mam parę takich momentów, co zależy też od zapytań dokładnie, bo oczywiście pamiętam pierwszy seans, pamiętam o tym nawet ostatnio dziewczyną, zadałam to pytanie też o pierwszy seans filmowy dziewczyny, która miała 12-15 lat na Młodych Horyzontach i ona powiedziała, że nie pamiętają w ogóle swojej pierwszej wizyty. Ja myślę, że to już dzisiaj jest zupełnie inaczej, gdzie kiedyś ten bilet do kina to była droga sprawa i się nie chodziło do kina, nie wiem, kilka razy i od dzieciaka czy tam od przedszkola, tylko raczej gdzieś tam w okolicach podstawówki. Ja pamiętam Ułomnicotkę 3, pamiętam, że byłam, pamiętam, że zasnęłam. To jest moja ulubiona historia. Jeśli chodzi o takie kino, to ja już wiedziałam, że jestem kinomanką, w tym sensie, że lubię chodzić do kina i oglądać filmy, to z moim tatą dzielnie maszerowaliśmy regularnie do nieistniejącego już kina Helios w Katowicach i też to były Władcy Pierścieni, zwłaszcza trzecia część, którą widziałam kilka razy w kinie, Gwiezdne Wojny, część szósta, takie wiecie, wielkie widowiska. Tata... To w kinie? Tak. Powrót Jedi? Tak, dwa razy. Nie, czekaj, nie powrót, przepraszam, trzecia część, Sasitów, tak, odwróciłam kolejny. Dwa razy. To takie momenty, wiecie, wielki widowisk, Piraci z Karaibów, jakieś takie rzeczy też tak przenoszone przez mojego tatę, właśnie płyty, kolegi, potem właśnie jak ja chodziłam sama już potem do kina na te filmy polecone. Pamiętam i chyba taki formacyjny seans, taki, który uświadomił mi, że kino to jest coś więcej niż tylko po prostu rozrywka, to kiedy tata powiedział, że chodźmy do kina i wybrał terminal. I ja powiedziałam, o, to jest Spielberg, to będzie dobry film. W sensie seans terminalówki. to był taki moment, gdzie ja w ogóle po raz pierwszy wiedziałam, że jest jakiś reżyser,
którego ja z czymś kojarzę i że on jest znany i że ja idę na film reżysera, nie? Jakby nie, a nie na po prostu jakiś tam obraz, który jest mocno reklamowany. I wydaje mi się, że to była jedna z tych, że to był ten seans, to był terminal, no. Super, a no to w takim razie pierwsze wasze wspomnienie z festiwalu Kamera Akcja, słuchajcie. Ja to mam, bo to był mój pierwszy festiwal, na jaki pojechałam w życiu. I to był festiwal, na którym zabrano mnie na drugim roku studiów, moje koło naukowe, do którego pozdrawiam tu serdecznie Zuzę Maciejak, Natalię Kaniak, Pawła Świerczka, Karola Kućmierza, z którymi jeździliśmy na kamerę akcję. Pamiętam, mieliśmy takie wynajęte stare mieszkanie. I pamiętam, że właśnie oni powiedzieli, że jadą grupowo i że raczej ja bym też nie chciała. Mi było strasznie wstyd, bo ja w ogóle nie wiedziałam nic o kinie, jak się okazało. I Jarmusza pisałam bez SCH, tylko po prostu, wiesz, z błędem. I pamiętam, że wtedy dopiero zaczęłam poznawać kino, zabrali mnie na kamerę akcji i poszłam na seans ostatni, jak to się nazywało? Ostatni dzień na świecie? Ewa Green, Iwan McGregor. Ułomowy, panie? Nie, to Nie, nie nie, to. właśnie ostatnia miłość na ziemi. Tak A, to się chyba ostatnia miłość na nazywało. ziemi. Okej. I pamiętam, że nawet potem wychodząc z kolegą, chwycono nas do jakiegoś radia i powiedziałam coś strasznie pretensjonalnego do mikrofonu. Ale film mi się wtedy podobał, dzisiaj uważam, że jest zabawny, ale pamiętam w kinie Cytryna jeszcze, więc pozdrawiam też po prostu te czasy. I jesteście chyba festiwalem, na którym największej razy byłam w ogóle w swojej karierze, więc zawsze ciepło wspominam i zawsze chętnie jestem. No ja, kurczę, nie pamiętam, chyba nie byłem na pierwszej edycji, ale bardzo mnie zafascynował ten pomysł oczywiście jako aspirującego krytyka. I byłem chyba druga, trzecia, to już na bank byłem i to było jakieś wielkie przeżycie, bo też podróż z Łodzi jakaś była taka burzliwa, bo tyle tych dworców macie. Pierwszy raz byłem w Łodzi, październik, czy tam wrzesień, czy bo październik zawsze, nie? Nie no, właśnie kiedyś był w maju. Ja byłam na majowej. A, No, rzeczywiście, tak. mogło to Czwarta być. edycja była w maju, wcześniejsze zdarzały się nawet w marcu, więc może A, ten zimny czas marcowy na przykład może pamiętasz. tak, to było duże przeżycie i też mnóstwo osób i to ci wszyscy ludzie. I przyjechałem oczywiście na ten panel właśnie Michała Oleszczyka o, znaczy to nie był panel Michała, ale tam był, nie wiem czy to nie było Mateusza Wernera też? Góra. Nie, Nie. raczej nie, ale Słuchaj, panel właśnie prowadził o przy... Michał Pawić Orzeszyna, był Michał Oleszczyk, wydaje mi się, że był Mateusz Werner, Tak. albo miał być, bo była taka edycja, kiedy on miał być, ale go nie było, więc mogło tak się wydarzyć, że to było zaplanowane. I wydaje mi się, że wtedy z Michałem Oleszczykiem był Jacek Rakowiecki i Ania Serdiuków. To Jacek chyba tak Rakowiecki, było. tak? Tak, to był ten panel. Ania Serdiukow, już nie pamiętam, czy Werner, ale tak, to był ten panel. I pamiętam, że Michał był jedynym, który tak z tego grona, który tak jakby mówił, że słuchajcie, no to jest jakaś przyszłość, to jest fascynujące. Tutaj się dzieją rzeczy niesamowite, bo jest internet, bo się ludzie networkują, poznają, piszą swoje blogi. Piszą do jakby bloger do blogera, a oni byli tacy, no taka moda, znaczy nie chcę upraszać, tak to zapamiętałem po prostu, nie wiadomo, może to być krzywione. Moda, no tak, taka mężczyzna w sumie, no tak, no przychodzi do nas, ale no, nic nie zastąpi zredagowanego tekstu i tak dalej, nie? Flash forward 15 lat w ogóle jakby, więc Michał zawsze był taki od przodu i to jest super i pamiętam ten panel i ale też z Michałem wtedy chyba nie rozmawiałem, ale rozmawiałem z mnóstwem innych osób. Zawsze wasz festiwal, ze wszystkich festiwali najbardziej postrzegałem jako taki festiwal relacji właśnie, spotkań. Może dlatego właśnie, że jest niby pod panderą takiej myśli krytycy i ludzie związani z filmem, ale właśnie, że to jadę na ten festiwal też obejrzeć filmy, zobaczyć wasz program, ale też właśnie po prostu spotkać się z ludźmi, których czasem widuję tylko u was w Łodzi. Bo to jest ten moment, kiedy można, kiedy jest chwila oddechu, bo tak to zawsze się gdzieś tam mam wrażenie, że też biega trochę. A jakbyście mieli wymienić nie polskie filmy, bo już tutaj rozmawialiśmy, ale po prostu
takie wasze trzy ulubione filmy z ostatnich 15 lat. Też 15, więc nie pozwalam zanurzać się w Timeless Film Festival i w świat cudownej klasyki kina, którą nam zaprezentowaliście. I chciałam tutaj jeszcze szybciutko dodać, że to było niesamowite doświadczenie tego tłumu, który tam po prostu z nami wszystkimi oglądał właśnie klasykę i tylko i wyłącznie klasykę. I tutaj wyszła niesamowicie wielka potrzeba, żeby po prostu każdy łapał, mam wrażenie, bilet, żeby tylko móc doświadczyć właśnie na ekranie filmów, które może o nich słyszał, a może już je widział 50 razy, a nadal chciał je zobaczyć jeszcze raz w kinie. Więc nie klasyka, taka stara, stara, ale 15 lat temu film, to myślę, że też czasami już jest być może uznawany przez niektórych za klasykę kina. No ale co byście wybrali z ostatnich tych trzy filmy z 15 lat? Ale nie tylko polskie, czy tylko Nie, właśnie właśnie w ogóle zagraniczne. nie polskie. Już tutaj przejdźmy do Okej. po prostu światowego kina. Oczywiście może to też być polskie, ale polskie już wymieniliśmy, więc światowe. No to pierwszy mi się ciśnie Mad Max, na drodze gniewu i Niedźwidmo, czyli te dwa, no, trochę amerykańskie, no, Mad Max australijski, ale takie, no, po prostu cudowne kino, no właśnie, anglosaskie powiedzmy, które bardzo lubię, ale do Mad Maxa bym wrócił kiedyś. Trochę się boję, bo czasami tak z filmami, że jak pierwszy seans był taki super mocny, to nie chcę wracać, bo wiem, że się trochę rozczaruję. No i też miałem super mocny seans w kinie Muranów pewnego razu w Anatolii, to było właśnie 12 lat temu. Nie wiem, może to też sprawa wieku, bo rzeczywiście 20 lat byłem super chłonny, ale to pewnego razu w Anatolii to było dla mnie jakieś niesamowite doświadczenie. Turecki film z takim światłem samochodów pomiędzy dróżkami. No myślałem, że zejdę po prostu. To było niesamowite. No to taka trójka, ale oczywiście z tego dużo, dużo więcej. I kocham też współczesne kino, naprawdę kocham współczesne kino, więc nie tylko klasyka. Ja do Mad Maxa plus jeden, ale żeby dać jakieś inne tytuły, to Spring Breakers to był najważniejszy film. Próbuję. Ode mnie to będzie Spring Breakers. To był film, który napisałam swoją pierwszą taką dużą analizę filmową i strasznie się nie podjarałam. Lady Bird, Greta Gerwig, który do tej pory bardzo kocham. I z kolei dla mnie Licorice Pizza. Pola Thomasa Andersona obok tej misji Widmo jest chyba ważniejsza, chociaż oba filmy bardzo, bardzo lubię. Ale oczywiście no, musiałam coś przy amerykańskim kinie, bo ono jest mi jakoś najbliższe i mam jakby na swojej liście ukochanych filmów wiele innych krajów, wiele innych twórców, ale no, jak myślę o tych 15 latach, to o tych trzech filmach, więc no, te one zresztą się znajdują na mojej liście filmów wszechczasów, więc to trudno byłoby je pominąć. Ale i plus jeden do Mad Maxa. Super, dobra, no to teraz trudne pytanie. Jeśli byście byli filmem Disneya, to jakim byście byli filmem? Pocahontas. Zakochany kundel. Super, dobra. No to w takim razie, czy są jakieś filmy, które według Was powinny mieć kontynuację, a nie miały? Wiesz co, może nie film, polecę z serialem, bo strasznie mi było przykro, że się skończył z uwagi na jakieś tam problemy produkcyjne na linii streaming i telewizja. Ta nowa Ania z Zielonego Wzgórza. Ona nie jest jakimś genialnym serialem, ale oglądałam go z mamą i to było dla mnie bardzo ważne. No i zakończyła się w takim momencie po prostu, no może no, naprawdę człowiek by chciał wiedzieć, co dalej. Więc na pewno ta Ania ma bardzo mi szkoda, no. Nie? Nie wiem, totalnie nie wiem, bo ja uwielbiam właśnie filmy, które nie mają za dużo kontynuacji. Dokładnie, no. Jedna, dwie, max. Lubię takie kontynuacje. Teraz jest moda kontynuacji po 30-40 latach. Robią wrażenie. Właśnie Mad Max jest takim przykładem. No nie wiem, A naprawdę. serial w takim razie? Baby Driver. Naprawdę zobaczyłbym dwójeczkę i uwielbiamy też ten film z Patrycją i mieliśmy niesamowity seans chyba w 2017 roku. Cinema City na Zadybie. Wow, to było rewelacyjne i żałuję, że tak. A powiedzcie mi w takim razie, bo tak omijamy, ale właściwie
serial tutaj, nie pomyślałam w ogóle o nim, a teraz tutaj pięknie mi Patrycja tutaj wprowadziła ten temat. Czy jesteście jakby takiej opozycja film i serial, czy dla was to jest jakby gdzieś tam coś, co się uzupełnia? No, powiem tak, no, wreszcie zainstalowaliśmy kino domowe. Marzyłem kilkanaście lat o tym, w sensie mamy projektor i oglądamy Mad Menów teraz na projektorze i wygląda wspaniale. W ogóle w sensie takim, że jakby scenografia, światło, zdjęcia, montaż, aktorstwo jest tak dobre, że wiadomo. Więc jakby ja czuję tą opozycję cały czas, przez to, że się pasjonuję starym kinem, no to myślę sobie, o, obejrzeć współczesny serial, który wiem, że będzie super, że mnie ściągnie, że jest rześki, czy jednak obejrzeć sobie coś starego i taką opozycję buduję raczej. Ale nie sądzę, żeby artystycznie to właśnie, wręcz przeciwnie, no, mam wrażenie, że my też z Patrycją bardzo lubimy dobry storytelling, jakość scenariusza, jakość dialogów, tak, zwracamy na to uwagę, coś dużo, nie tylko powiedzmy wizualia. No i w tym aspekcie, no wiadomo, że to anglosaskie seriale są dużo, dużo lepsze niż kino, które jest w kryzysie, więc totalnie seriale na propsie, ale nie oglądamy ich aż tak dużo, może jakbyśmy chcieli, bo są Znaczy, ja czasochłonne. chyba tyle, ile chcę właśnie. To Okej. Okay. znaczy, że nie mam takiej potrzeby nadrabiania wszystkiego tego, o czym ludzie mówią, że to trzeba. Raczej to przesiewam przez sito na zasadzie, że poczekam sobie 3, 4, nawet 5, 10 lat i zobaczę, czy ludzie wciąż o tym mówią. Bo są takie seriale, na przykład, nie wiem, Opowieść Podręcznej. Wszyscy o tym gadali, już nikogo chyba tego nikt nie ogląda. Więc jakby z Mad Menami tak jest. Kończymy jakiś Breaking Bad. To dosyć jest taki drażliwy temat u nas w związku, ale... No tak, nie Ale możemy skończyć, bo są różne powody. Heartstopper obejrzałam cały na Ever Have I Ever, na jakieś takie, na sitcomy. Obejrzeliśmy ostatnio o terapii, jak on się nazywa, z Harrisonem Fordem. Nie pamiętam, wiem, że na Apple. Tak, Tak, dokładnie. no Apple ma super. Apple w ogóle wychodzi tutaj u nas chyba na czołowego przedstawiciela, tam ten śmigacz Czekam na rozdzielenia, drugi sezon rozdzielenia, jak szalony. no dużo fajnych rzeczy się dzieje, więc jakby oglądamy tyle, ile mi jest potrzeba, bo mamy takie momenty, że właśnie lecimy ciągiem, ale potem człowiek chce móc chociaż uspokoić tą potrzebę szybkiego odtipienia czegoś na swojej liście, nie? Że jednak tutaj masz ten cały sezon, oglądasz kilkanaście godzin, wpisujesz i to jest tylko jedna rubryka w tabelce. Nie? Mad Men S03. A jak sobie obejrzysz film jakiś jednak klasyczny, no więc chyba tutaj pracujemy tutaj nad sobą, żeby na wszystko było miejsce. No, super. Dobrze, słuchajcie, to ostatnie już szybciutkie pytanko, jakbyście mieli się przenieść w czasie i znaleźć się na planie filmowym, to jaki to film by był? Jezu. Narodziny Gwiazdy George'a Cukora. Bardzo bym chciał. Pokazywaliśmy na Timeless i przed chwilą widziałem na liście Patrycji filmów i jakoś tak mi się przypomniało właśnie, tak, klasyczny Hollywood jednak to jest u mnie najsilniejszy topic. No ja też, no, Obywatel Kane. O. Ja to jestem stara pierdoła, no ja To lubię. Finchera obejrzyj, to mówi. Nudy, u Finchera są nudy, nie, Żartuję. chłopcy prawdziwe. No, Orson Welles w tym momencie był taki przystojny i taki mądry, że wszystko by... I w ogóle tacy współpracownicy, zobaczyć ich akcji, to bez uznania. Super. Bardzo Wam dziękuję w takim razie. Było to szalenie miło. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy nas słuchali, zapisywali sobie nie tylko tytuły filmów, ale też właśnie konteksty, do kogo warto uderzyć i o jakie podcasty posłuchać i też gdzieś tam, gdzie właśnie wyłuskiwać nazwiska ciekawych osobowości krytyczno-filmowych. Ja też zachęcam do tego, żeby obserwować to, co wy robicie, to, co się dzieje u Sebastiana i u Patrycji, bo też i wracać do starych też tekstów właśnie, albo do starych wideoesejów, jak na wyrywki. To przepiękne jest, to się nigdy nie starzeje i warto o tym pamiętać. Szalenie Wam dziękuję, że znaleźliście Dziękujemy. czas. Bardzo dziękujemy. I no i co? No i życzę kolejnych jakby super 15 lat ciekawych kinofilskich fascynacji po O, to prostu. nawzajem, Piętnasta kamera to jest piękny akcji sukces w ogóle i myślę sobie, że będzie 30. kamera akcja, kolejnych. już z powolutku, powolutku, ja tu już wyłysiałem, ale inni będą siwieć, będziemy przyjeżdżać jeszcze, to będzie piękne, tego Wam życzę sprzęgnie. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki, Dzięki. buziaki, trzymaj się i do zobaczenia.